Witam wszystkich, z tej strony mówi Basza i dzisiaj opowiem historię Krzysztofa Jackowskiego, który odnalazł kobietę wraz z dzieckiem, kobietę młodą, kobietę z małym dzieckiem, 1,5-rocznym. Jednak na samym początku mam do Ciebie prośbę, jeśli mnie nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Chodzi tutaj o historię, która miała miejsce latem 2016 roku. Wtedy to w lipcu zaginęła młoda kobieta, która wyszła z domu o 2 w nocy, w środku nocy. Wyszła z domu razem z jej synem 1,5-letnim, 1,5-rocznym. Ta kobieta miała 23 lata. No i oczywiście cała rodzina po prostu martwiła się, co się dzieje z tą kobietą, gdzie też mogła po prostu udać się, czy może stała się jej jakaś krzywda. Poszukiwania tej kobiety praktycznie trwały 5 dni, nie przyniosły one żadnych efektów. Dopiero w 5 dniu rodzina tej kobiety zwróciła się o pomoc do Jasnowidza, do Krzysztofa Jackowskiego, aby ten odnalazł właśnie tą kobietę. Trochę była sytuacja skomplikowana z tego względu, że była to tak naprawdę mała miejscowość i teoretycznie powinno się łatwo znaleźć taką kobietę, tak? Natomiast nikt po prostu nie mógł znaleźć tej kobiety. Naprawdę akcja tutaj poszukiwawcza była bardzo mocno, bardzo intensywnie rozwinięta, nawet do tego stopnia, że brała w niej udział policja, straż pożarna, czy ochotnicza straż pożarna OSP, a także nawet samoloty, tak? Samoloty, które po prostu przeczesywały ten teren w nadziei na znalezienie tej kobiety. No, sytuacja była bardzo niebezpieczna z tego względu, że tak naprawdę kobiety już nie było 5 dzień w domu, a była z małym dzieckiem, tak? Wiadomo, że tutaj małe dziecko wymaga karmienia, troski, opieki. No i gdyby przebywała gdzieś na dworze, to mogłoby dojść do śmierci po prostu tej kobiety, a także śmierci przede wszystkim tego dziecka, tak? Bogu ducha winnego dziecka. Wiadomo, że takie dziecko wymaga opieki. No i tutaj właśnie rodzina zwróciła się o pomoc do Jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, który sporządził mapkę, miał wizję oczywiście, sporządził mapkę, gdzie ta kobieta może po prostu znajdować się. Następnie tą mapkę wysłał do rodziny oraz znajomych tej dziewczyny. Trochę tutaj była dziwna sytuacja z tego względu, że ta mapka została wysłana po prostu w formie elektronicznej, tak, w formie tam PDF-a czy zdjęcia JPG. No i ta rodzina poszła do policji, tak, czy na policję po prostu z tą mapką, aby policja przeszukała ten teren, gdzie to wskazał Krzysztof Jackowski. Oczywiście policjanci, było dwóch policjantów, jeden policjant śmiał się z tego po prostu, że to jest po prostu, wiecie, informacja od Jasnowidza, natomiast drugi policjant podszedł do tego bardziej poważnie, powiedział, że sprawdzimy te tropy, natomiast nie dzisiaj. Mimo tego rodzina, tak naprawdę i znajomi nie odpuścili, tak? Zgodnie z tą mapką sami wypuścili się po prostu w teren, poszukując tej kobiety. I co się okazało, że ta kobieta odnalazła się, była w lesie, była w pobliżu, tak naprawdę stała w pobliżu drzewa. Początkowo te osoby, które ją znalazły, to myślały po prostu, że ona zmarła, tak, że się powiesiła. No, szokujący po prostu widok, tak? No, wyobraźcie sobie, nie ma kobiety z dzieckiem małym, 1,5-rocznym, 5 dni. No to chyba każdy po prostu ma takie myśli, że coś się niedobrego stało, tak? Czy ona popełniła samobójstwo, czy też po prostu ktoś by ją zamordował, no to każdy by takie miał myślenie. No i tutaj te osoby, które znalazły tą kobietę, podeszły do niej po prostu, no i okazało się, że ta kobieta żyje, tak? Żyje, że po prostu, no, oczywiście była na skraju wyczerpania, bo 5 dni praktycznie nie jadła i nie piła. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby człowiek tyle czasu wytrzymał. 5 dni nie jadła, nie piła i rzeczywiście tutaj Jasnowidz odgadł po prostu precyzyjnie wskazał, tak, odgadnąć to można sobie po prostu jakieś, wiecie, litery w teleturnieju, natomiast Jasnowidz precyzyjnie wskazał tutaj miejsce po prostu, gdzie ta kobieta mogła się znaleźć. Oczywiście zaraz po tym fakcie została poinformowana policja, która przyjechała, no i oczywiście poszła informacja do mediów, że policja odnalazła kobietę razem z dzieckiem.
Jakie są przesłanki, jakie są pobudki tego, że wyszła z tym dzieckiem? Tak naprawdę mówi się tutaj o depresji, ja tutaj, no można mówić poporodowej depresji, chociaż już dziecko miało 1,5 roku, no to depresja po prostu, tak? Wiele matek, młodych matek ma depresję nawet w późniejszym czasie, nie tylko w krótkim okresie po narodzinach, ale także w późniejszym czasie. Jest to spowodowane wiele czynnikami, tak, nowe obowiązki, tak naprawdę matki martwią się, jak sobie poradzą w tej nowej rzeczywistości, a jeszcze niektóre mają problemy z partnerami, to tym bardziej i ta depresja może się nasilić. Natomiast tego bym nie chciał tutaj tego wątku kontynuować. Jak chcecie, to możecie napisać w komentarzach, jakie były pobudki tej kobiety, dlaczego wyszła z tym dzieckiem. Na szczęście ta kobieta nie zrobiła żadnej krzywdy temu dziecku, a także nie zrobiła żadnej krzywdy sobie, tak? Natomiast no, sprawa była bardzo dziwna, tak? Kobieta żyje, funkcjonuje, nagle wychodzi o 2 w nocy z domu i nie ma jej 5 dni. Tą kobietę znaleziono około godziny 22. Powiem wam taką akcję teraz. Krzysztof Jackowski dostał tutaj informację, że jest poszukiwana ta kobieta. Tą mapkę przesłał do rodziny oraz znajomych. Po 21:00 to było lato, jak było jeszcze jasno. Natomiast rodzina i tutaj znajomi poszli po prostu na policję jeszcze latem, tak, tego samego dnia. Natomiast policja nie chciała poszukiwać tej kobiety, więc ta rodzina i znajomi sami poszukiwali tą kobietę. Sami poszukiwali ją, tą kobietę, i znaleźli ją koło godziny 22, czy po 22, tak? Znaleźli ją po prostu po godzinie 22. Tak mówię, znajdowała się, co ciekawe, znajdowała się praktycznie 500 metrów od miejsca zamieszkania. Znajdowała się 500 metrów od miejsca zamieszkania, czyli bardzo blisko swojego domu. Natomiast całe zdarzenie miało miejsce na Warmii, Mazurach, tak? Czyli widzimy tutaj, że jak Krzysztof Jackowski perfekcyjnie praktycznie określił, gdzie ta kobieta może się znajdować. No oczywiście po tym, jak znaleziono tą kobietę, to przyjechała karetka pogotowia, przyjechała policja, wszelkie po prostu tutaj służby, udzielono pomocy tej kobiecie. Natomiast jak szybko praktycznie od tutaj poinformowania o całej sytuacji Krzysztofa Jackowskiego, jak szybko doszło do odnalezienia tej kobiety. Jakby ta sprawa jest szczególnie istotna, tak, bo to była taka sprawa, gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że Krzysztof Jackowski uratował dwie osoby, dwa istnienia. Uratował młodą matkę oraz uratował dziecko, tak, Bogu ducha winne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, uratował z tego względu, że tak naprawdę każda godzina wchodziła tam po prostu w cenę życia, tak? Im później by odnaleziono tą po prostu kobietę z tym dzieckiem, tym później po prostu, tym mniejsze szanse by były na to, że te dwie osoby przeżyją, tak? No wyobraźmy sobie 5 dni bez jedzenia, bez picia. Chyba jak wychodziła z domu, to musiała zabrać jakieś jedzenie dla tego dziecka, bo to jest niemożliwe, żeby 5 dni dziecko nie było karmione. Także tak to właśnie wygląda. Natomiast sam zainteresowany tutaj Krzysztof Jackowski powiedział, że to jest jego największy sukces w karierze. Ja wam może zacytuję jego wypowiedź, co on powiedział na temat całej tej sprawy. Co powiedział po prostu na temat tej sprawy. Najpierw tak, o całej tej sprawie, mówi Krzysztof Jackowski. Wysłali mi dwie fotografie, to były zdjęcia matki z dzieckiem. Patrząc na nie, poczułem miejsce, w którym mogli się znajdować. Później otworzyłem Google Maps i szukałem okolicy, która kojarzy mi się z tą wizją. To był nieduży obszar, jakieś 20-20 metrów, był tam staw. Tak. Kolejna po prostu wypowiedź Krzysztofa Jackowskiego. Byłem wzruszony. Pierwszy raz poczułem, że moja wizja kogoś uratowała. Jestem siebie naprawdę dumny. Odnalazłem w swoim życiu kilkaset zaginionych. Na ogół wskazywałem zmarłych. Teraz uratowałem dwie osoby. To mój największy sukces. Tak właśnie powiedział Krzysztof Jackowski. No bo trzeba pamiętać, że jakby tutaj Krzysztof Jackowski głównie specjalizuje się w poszukiwaniu osób zaginionych, ale najczęściej są to zwłoki, są to osoby zmarłe. Są to po prostu zwłoki, są to osoby zmarłe. Nie chcę mówić tutaj, czy policja zrobiła dobrze, czy też nie zrobiła dobrze, że po prostu nie wzięła udziału w poszukiwaniach tej kobiety, tak, na wniosek tutaj jasnowidza, bo wiadomo, że nie zawsze ta wizja się sprawdza, tak, nie zawsze jasnowidz ma rację. Natomiast policja też ma swoje procedury, nie może na żądanie po prostu, wiecie, kogokolwiek tak sobie robić poszukiwania, tak, musi to być poparte
dowodami, musi być to poparte także po prostu jakimiś czynnikami zewnętrznymi, na przykład na wniosek prokuratury może po prostu rzeczywiście jeszcze raz poszukać tej osoby zaginionej. Natomiast takie poszukiwania osoby, na przykład, która tak, ta kobieta zaginęła i po 5 dniach się odnalazła, to najczęściej takie poszukiwania do kilku dni są po prostu jakby lekceważone, nie są tak bardzo poszukiwane, bo jakby się tutaj wychodzi z założenia, że ta osoba mogła pojechać do jakiejś rodziny bliższej, dalszej, mogła pojechać do jakiegoś kochanka, tak, czy jakiegoś po prostu partnera, czy się rozstała. Nie zawsze też rodziny jeszcze mówią prawdę, tak, na policji, gdy zawiadamiają policję o tym, że jakaś osoba zaginęła. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o poszukiwanie, odnalezienie tak naprawdę kobiety, młodej kobiety z dzieckiem, to poszukiwanie okazało się sukcesem. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam, cześć.